Pełna lista zostanie opublikowana. Będziemy konsekwentnie oczyszczać polskie życie ze zła, bez względu na to, gdzie się ono rodzi. Rada Wojskowa zapewni warunki dla bezwzględnego zaostrzenia uległym konfiskacie. Osoby na stanowiskach kierowniczych, winni zaniedbań służbowych, marnotrawstwa i partykularyzmu, nadużywania władzy i bezdusznego stosunku do spraw obywateli będą na wniosek pełnomocników, komisarzy wojskowych zwalniane ze stanowisk w trybie dyscyplinarnym. Ogłaszam, że w dniu dzisiejszym ukonstytuowała się Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. Rada Państwa w zgodzie z postanowieniami Konstytucji prowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju. To ostatnia droga, aby zapoczątkować wychodzenie kraju z kryzysu, uratować państwa przed rozpadem. Komitet Obrony Kraju, posłuchni, komisarze wojskowi. Z czego by się